Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na rozgrywkę z Gotham Chess. Będzie to oczywiście bot, człowiek chyba bardzo znany wśród szachistów, bardzo duży kanał na YouTubie, na Twitchu, znany streamer, mistrz międzynarodowy. No tutaj Chess.com oznaczył mu 2500 ranking. No muszę powiedzieć, że dosyć sporo. Może jego siła gry jest tak oceniana. No sprawdźmy. Także tutaj ustawiamy sobie kolor, który będzie losowy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ok. Mamy białe. No to jedziemy. No to chyba gramy swoje standardowe ruchy, prawda? Czyli D4. Zobaczymy, jakiego debiutu się można spodziewać. F5. Obrona holenderska. Ajajaj. Co tu się będzie działo teraz, moi drodzy? No to po tym ruchu myślę, że ruch C4 jest jak najbardziej prawidłowy. Jedna z wielu możliwości. Posunięcie E6. No to po tym ruchu chyba gramy sobie po prostu skoczkiem na F3. Wyprowadźmy kolejną figurę. Skoczek F6. Dobra. No i teraz mogę sobie robić taki plan jak na przykład G3, goniec G2. Mogę również zagrać sobie z planem... No właśnie, skoczek C3. No nie, tutaj chcę robić raczej ten domek, więc zrobimy ten domek. G3. Ciekawe, czy kamienna ściana będzie grana. Raczej wszystko na to wskazuje. Goniec E7, no to goniec G2. Wyprowadzamy sobie kolejną figurę. Pewnie roszada nastąpi, a jednak D5. No dobra, po tym posunięciu nie muszę się obawiać, bo zawsze po takim ruchu mam hetman na 4 na przykład. Mogę wybić piona. To tak tutaj bardziej dla osób początkujących, też jakaś nauka. Myślę, że po prostu roszada będzie dobrym pomysłem. I tutaj prawdopodobnie C6 albo roszada. Zbił! Maszyna mi zbiła piona. No mogłem się tego spodziewać. No teraz tak, mogę zagrać sobie tu, ale trzeba uważać na takie posunięcie, które będzie mi bardzo atakowało pionka D4. Wprawdzie po tym ruchu, jeszcze raz, po skoczek E5, C5... Mogę wybić tak po prostu. Po wymianie hetmanów, a wymiany z silnikiem są dobrym pomysłem, więc może zagrać jednak skoczkiem. Chociaż chce mi się zagrać troszeczkę też taki ruch jak na przykład skoczek A3, prowokując do wymiany, ale obawiam się, że tu silnik może mi próbować bronić piony w jakimś stopniu. Chociaż z drugiej strony ten ruch wygląda... Tak ciekawie, bo jakby się udało tak zagrać, on zrobi roszadę, to ja zbiję tu i mam skoczka wyprowadzonego z dobrą grą, ale będzie ruch C5, zawsze muszę na to uważać, ale wtedy wymienię, skoczka mam w grze. No i jeszcze raz, chwila, bo jak zagram na przykład tak jak mówiłem, to C6, bicie jakiś B5, hetman odchodzi. No normalna pozycja, można tak grać, kwestia gustu, jaki tutaj sobie wybierzemy. Dobra, zamieszajmy z maszyną, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale nie jest to też stockfish. Skoczek C6 nie spodziewałem się w ogóle, więc nie zastanawiam się ani chwili. Oczywiście pamiętajmy, że te wybicie gońcem najlepsze by chyba nie było jednak, bo goniec już się poruszył, a para gońców i tak dalej. Dobra, wybijamy. Ok, mamy dobrego gońca, skoczka w grze i teraz z tym gońcem coś trzeba zrobić, bo generalnie mogę go wyprowadzić na F4, ale dostanę taki na pewno ruch skoczek D5 i ten goniec, a w zasadzie mogę go zostawić tutaj i potem próbować wyprowadzać wieżę, ale z drugiej strony jednak mogę też zagrać B3, goniec B2 i potem próbować grać skoczkiem, ten goniec będzie mi bronił pionka. Myślę, że to dobry pomysł. No, nie będziemy się dłużej zastanawiać, gramy B3. Goniec D7, gramy goniec B2 w takim razie, skoczek E4, ok. Po tym posunięciu chyba skoczek E5, to jest dosyć prosta gra mi się wydaje w tym układzie, potem spróbujemy F3, E4, może przeciwnika tutaj oszukiwać, więc chyba gramy aktywnie, chociaż z drugiej strony jeszcze wieża C1, ale czy to ma jakiś większy sens? Czy teraz już możemy przejść do konkretów? Wydaje mi się, że możemy. Idziemy skoczkiem sobie na E5. Tak jak planowałem, to sobie tak zagramy. Dobra, goniec E8 to na pewno jest dobre posunięcie. Ten goniec może się tędy tutaj przedostać, ale teraz chyba przyszła kolej na to, aby wyprowadzić kolejną figurę. Trzeba grać wszystkimi figurami, więc nimi grajmy. Goniec na G5. No tak, trzeba pamiętać, że to są boty. One grają przedziwne ruchy, więc... Przy tym układzie chyba E3 jest wskazane. No i to będzie chyba wyglądało dobrze. Jeszcze się można zastanowić nad ruchem F4, ale wtedy tego skoczka nie wypędzę. Chociaż z drugiej strony, jak zagram F4, on mi na przykład zagra tu, albo tu, bez znaczenia, a ja wezmę tu i zepsuję mu pionki. Ha, goniec tu zawsze będzie pilnował. Z drugiej strony jednak zawsze to zdążę zrobić, więc gram E3. Zbił na E5 od razu. Taki ruch wchodzi w grę. Nie, tutaj trzeba zbić skoczkiem zdecydowanie. Nawet się nie ma co zastanawiać. Nie psujemy sobie struktury.
O proszę, proszę, zobaczcie, jak mnie goniec tutaj gani. No dobra, no dobra. Teraz tak, wieża E1. Czy się zasłaniamy tutaj, czy tu się zasłaniamy? Ja myślę, że nie ma to większego znaczenia. To znaczy, w tym sensie, że zasłonięcie się nie ma znaczenia, czy tu chyba. Znaczy, zawsze jakieś ma znaczenie, ale to już takie, powiedzmy, małe szczegóły. Aczkolwiek nie chciałbym sobie robić związania. Gramy wieżą. Gramy wieżą na jeden. Będę F3 groził posunięciem na przykład. No dobra. Teraz chyba zdobywam piona, tak mi się wydaje, ale różnopolaki mogą zostać na końcu. Poczekajcie, bo teraz tak, on planuje tutaj zagrać. Cwaniura. Ale teraz jakbym wybił tu, on wybije. Ja hetman G4. I będę tutaj atakował i tu. No pewnie, że na to idziemy. Nie ma się nad czym zastanawiać. I hetman G4. Czyby bot 2500 grał tak słabo? Z drugiej strony zobaczcie, wieża F5, świetne posunięcie, bo tu jak goniec mi się dostanie po diagonali, no ale nie dostanie się, bo jest skoczek. On musiałby poświęcić, a myślę, że poświęcić by nie chciał. No dobra. Co tutaj poszło? C6. I teraz tak. A4, goniec A6 i poświęcenie. Hetman tutaj. No dużo pionów bym zyskał, ale poświęcać z maszyną to zawsze jest ryzyko. Pionek zdobyty, jest czysty pion więcej, to jest dobra pozycja. Znaczy tak, taki ruch A4 przyda mi się zawsze, więc go zagram. Goniec na A6 jest na pozycji, gdzie strzela w sobie w diagonale, tak naprawdę taką, można by powiedzieć, pustą, więc tutaj nic strasznego mi się nie dzieje. I teraz muszę się zastanowić, czy faktycznie nie warto zbić tutaj na C6, żeby zamieszać. No bo on wybije. On wybije. Ja nie mogę wybić tutaj, bo zawsze ma goniec na D3, taki ciekawy ruch z obroną. Więc jeszcze raz, tutaj, tutaj. Tutaj. No, wieża F7 to będzie na pewno takie zagranie. I co dalej? Dalej nic nie widzę sensownego, więc raczej poświęcenie nie będzie tutaj chyba dobrym pomysłem. Może jakiś ruch G4. A teraz kwestia, czy mam się rzucać, czy próbować jakoś ustabilizować sytuację. Może skoczek na C4 po prostu z prostym atakiem? Myślę, że tak. Chociaż ten skoczek stoi tutaj dobrze. Może F4 po prostu zasunąć. Takie posunięcie. Ten goniec jest wyłączony z gry. No dobra, zagrajmy F4. Wzmocnijmy skoczka. Ok, wieża F8. Czyli tutaj maszyna pewnie nie będzie stawiała wielkiego oporu. Czy skoczkiem na F3? Skoczek F3 może być dobrym zagraniem, bo chcę po prostu zaatakować piona. I tyle. Tak sądziłem. Tak sądziłem, że będzie chciał wymieniać, na co chyba się zgodzę, bo pion więcej to pion więcej. Wymienię tutaj, on mi tu. I może zagram tak, żeby wymienić gońce. Wymieniamy. Dobra, zawsze mam tu zasłonę w razie czego, chociaż E4 też jest kuszącym ruchem, ale chcę wymienić, chcę tego gońca uaktywnić. Wieża A1 zagramy, żeby ten goniec jednak miał tutaj opcję. Ocie gwizdek. Co on mi tutaj robi? Poczekajcie, bo jak. Aha, bo ten goniec zaraz mi gdzieś tam będzie wchodził. O rety, ale mnie tutaj zaczyna męczyć. Ale zaraz, zagram tu. On mi zbije. Ja mu zbiję. On mi zbije. Ja ucieknę gońcem. I ten goniec stąd nie będzie miał dobrej opcji. Dobrze chyba to policzyłem. Mam nadzieję zresztą. Ale on może też zagrać tutaj. Zaraz, jeszcze raz. Tutaj, tutaj, tutaj. On mi zbije. Ja odejdę, powiedzmy, gdziekolwiek i goniec E2. No właśnie, i goniec E2. I tego skoczka będzie mi atakował, jak ten skoczek ucieknie. Ale zaraz, a jak zagram gońcem tu? No, skomplikowana mi się tutaj pozycja porobiła teraz. Tego nie dostrzegłem, jednak trochę szybko. No ale chwila, bo mogę tak spróbować po prostu zagrać. I tak zagramy. Gramy, wieża C1. Będę groził tym ruchem. Dobra, goniec E4 łapie dobrą placówkę.
Goniec A3 i wymieniam teraz dobrego gońca. Tak jest. I teraz król na F2 za chwilę zagram. Świetnego skoczka będę miał na polu E5. Dobra. I teraz tak. Goniec białopolowy. Pionki na białych polach, więc wypadałoby zagrać A5. Jeżeli on A6, to teraz pytanie jest takie, czy ja się przebiję tutaj przez wieżę A4, wieża B4 z atakiem na B7. Nie wiem, czy to mi się uda, powiem szczerze, ale wygląda to dobrze. Generalnie tak, jakbym zagrał, to miał opcję przełomu i to też spoko. Dużo dobrych posunięć tu jest w każdym razie, ale zagram po swojemu jednak, chociaż A4, no nie wiem, Mr. Gotham Chess, co tutaj zagrać? Pion więcej, pozycja bardzo dobra. Może wykorzystać to, że mam tutaj przewagę pionów na tym skrzydle, jakoś tak próbować się przepychać. Dużo dobrej gry, dużo dobrych opcji, ale myślę, że nie, no myślę, że B4, bo B4, A5, B5 tutaj. No właśnie, nie chciałbym, żeby tak mi zagrał, chociaż mógłby tak zagrać już wcześniej. Dobra, gramy B4 jednak. Próbujemy uaktywnić tu figury w razie czego. No goniec, skoczek E5 zagrać muszę. Ten skoczek tu będzie stał bardzo dobrze. Podprowadzimy sobie króla. Nie no, wieża, wieża C3. Tu spróbujemy zaraz B5 zagrać. Dobra, on zagrał A6. Podprowadzimy sobie króla, bo to zawsze jest dobry pomysł. Zagrał A5. Najpierw A6, potem A5. Nie rozumiem tych maszyn. Teraz tak, tak, tak. Pionek pójdzie do góry. Z drugiej strony jednak jak zbije tutaj, on mi zbije. Dobra, B5 gramy. Mimo wszystko gramy B5. Trzeba otworzyć. Tu mam wolną linię. No będzie szedł pionek prawdopodobnie. Więc trzeba go zatrzymać, grając... aha, bo on chce wykorzystać to, że jak ja zagram, tak. On zagra tu, ja powiedzmy tu i nawet jak on zbije, to ma potem jakieś wieża B2 i król będzie się męczył. Nie mogę na to pozwolić. Czy taki ruch jest dobry? Nie wiem, szczerze mówiąc. Powiem wam szczerze, jakbym dał teraz mu jakąkolwiek tu szansę z tym wolnym pionem. Tutaj, no właśnie, jak grać? Ciężka sprawa się zrobiła, przyznam się. Ale może B6. Zagrajmy B6, żeby mi nie atakował piona. Poszedł ostro. No muszę go przyblokować. A, będzie goniec B1 groziło. On tak mógł zagrać. Dlaczego tak nie zagrał? A musimy to sobie sprawdzić. No to teraz to wybijamy. Teraz to się upraszcza i tutaj zagramy sobie. O. I pionek jest do wzięcia za moment. On będzie może szukał opcji, a nie, nie gra aktywnie. Dobra, idziemy aktywnie. G4, F4, F5, przepraszam, królem. Aha, zagram tak, to on mi wymieni. Ciekawa będzie końcówka. No ale muszę tak zagrać, bo tu wieża na G2 może mi trochę naszkodzić. Dobra, wymiana. I teraz królem tędy. Znaczy tędy też można, to bez znaczenia większego. Pytanie, czy tam pionkami się awansować. Nie, no idziemy królem, muszę iść królem, to nie mam wyjścia. Czekajcie, tak, tak. Nie no, idę królem. Tutaj nie ma co się dłużej zastanawiać. Idę królem, tak, tu szacha żadnego nie da. No, on stoi w miejscu. Idę królem. No, dziwnie gra maszyna. Teraz taki ruch, ale on mi tędy przejdzie. Ten ruch chyba będzie dobry. Będzie dobry, bo blokuje dwa pionki. Tak trzeba grać. Tak, no przejdzie mi, ale ja tędy przejdę. Nawet nie chciał iść. Czyli widać, że maszyna jest już zrezygnowana w tym momencie. Idziemy sobie tędy. Będziemy zbierać pionki. O, a tego mi weźmie. O, tego to ja nie przewidziałem. Tu, 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 tu. O, rety. To nie jest tak proste. Ja sobie za szybko zacząłem grać. Tak, tak. No właśnie, król mu jest daleko. Ja wezmę tego, to jest bez sensu. Ale się porobiło. Poczekajcie, jeszcze mam opcję taką. Tak, tak. Tutaj goniec. No tak trzeba grać. Dobra, żeby tu obronić. OK. I gramy tak, tu bronimy. Goniec nie może, bo jest król.
Dobra, to się broni. No, królem muszę. On pójdzie tu po tego piona, dużo czasu traci. Aha, tędy jeszcze. Tutaj. A następnie. On mi weźmie, ja wezmę. Ach, te końcówki. Z drugiej jednak strony, jak zagram tu. Dobra, policzmy to. Moment. Tutaj zbiję. On nie weźmie tych pionów, tylko będzie brał tego. Chwila, jeszcze raz. Tak. Bicie. Tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale będę z przewagą pionów, więc to będzie dobre. Idę tu. Czy on znajdzie coś lepszego? Chyba nie. Oj, żebym się teraz nie pogubił. No bo też mogę próbować inaczej. Próbować chyba skoczek F6 też jest spoko. Bo zbijam potem tu. Ale może zagrać końcem. Dobra, idziemy po pionka. A jednak. Więc to jest chyba bezpieczna droga. Zbijamy. I skoczek F6, atakując tego. Dobra, więc tu się wszystko zgadza. Jest to pozycja wygrana. Tu. A, tego mogę wziąć przecież. Tak mogę zagrać. Ok, i mogę tak zbić. Dobra, tu się wszystko zgadza teraz. Idziemy do góry pionem. Dobra, a może wziąć gońca, żeby poćwiczyć matowanie gońcem i skoczkiem? No, jest to jakaś opcja, żebym tylko się teraz nie zbłaźnił, ale dla treningu trzeba spróbować. No dobra, czyli muszę zapędzić króla do tego rogu lub do tego rogu. No najpierw pójdziemy troszkę bliżej króla, on się będzie trzymał rogu oczywiście tego czarnego, więc tam musimy próbować jakoś go zapędzić. Dobra, stąd będziemy go gdzieś próbowali go wypędzać. A jakoś królem się spróbujemy przemanewrować. Okej. Tak, niech będzie. Król idzie do tamtego rogu. A się zbłaźnie za chwilę faktycznie. Idziemy tędy, tutaj. Tam będzie mi uciekał. Okej. Ale już go mam. Nie mam, tutaj pójdzie. Kurczę blade. No dobra, niech będzie koniec D3. No nie chcę tu mi się za bardzo myśleć, powiem szczerze, w tej sytuacji. Gra się tak trochę, takie posunięcia nieco od ręki. Dobra, ale tu już jesteśmy blisko, żeby wypędzić go z tego rogu. I teraz wypędzimy go sobie tak. Dobra, i do tego rogu będziemy go pędzać. Okej, jesteśmy blisko. Goniec... Koniec tu nie przejdzie. Dobra, tu mi będzie chciał iść. Teraz tak. Aha, skoczek troszeczkę nie ma koordynacji. Skoczek zagra tu i nie przejdzie mi też nigdzie. Chwila. Gońcem sobie tak zagramy. Tu przejdzie tędy. Tędy będziemy uciekać królem. Trochę tutaj kaleczę chyba te matowanie. Ale przeciwnik pomógł. I teraz tak, nie puścimy go. Teraz tutaj nie puścimy go. Tutaj. O rety. Zaczynam chyba coś kaszanić. Chociaż... Chwila, Krzysztof, bo zaraz zremisujesz tę pozycję, jak będziesz tak tańczył tyle posunięć. Dobra, chwilunia. Kiedyś to było łatwiejsze. Zastanówmy się. Królem jakoś... Już król jest blisko tego rogu. Teraz tak.
tu jak sobie ustawię skoczka, to mi nie przejdzie tędy. Dobra, na pewno skoczkiem jakoś tak i tutaj. Żebym temp tutaj nie oddał. To jest ściana, tutaj jest... Ale się porobiło. Dobra. O, tak zagrajmy. Jeśli tu, to tu. Okej. I tu jest ściana. Teraz kwestia, żeby tempo oddać. Oddajemy tempo. Okej. Dobra. I idziemy tutaj. Dobra, jesteśmy trochę bliżej. Tutaj jest, tutaj trzeba zagrać w ten sposób. Dobra, już jesteśmy bliżej. Tutaj oddajemy pole. Idziemy w tę stronę. Nie, nie idziemy, bo tutaj będzie król potem miał. Tutaj, tutaj, tu. Znowu stracę tempo. Chwila. Tutaj. Już jesteśmy bliżej. Chyba gońcem trzeba zagrać w tę stronę. Tu mi ucieknie, tu ucieknie. Skoczek i tutaj. Dobra, będzie się zgadzało. Tu się zgadza. Król mi nie ucieka. I już jest blisko. I już jest blisko. Okej, okay. Oddajemy tempo. Jest mat zaraz, czy nie? Tu, tu. Jest mat. Szach. Mamy to. Szach. Mamy. Mat w 107 ruchu. No, serdecznie dziękuję, Mr. Gotham Chess. Bot, jeden gruby błąd. Sprawdźmy ten gruby błąd, gdzie on się pojawił. Jakieś problemy z serwerem. A, dobra. W zasadzie niech już zostanie tak, jak jest. Wygrana to wygrana. Nie chcę mi się już nawet sprawdzać z silnikiem, bo przecież grałem z silnikiem. Dobra, serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, szczególnie z matowaniem, gońcem i skoczkiem. Pozdrawiam, cześć.